Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 115 odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na tematy związane ze zdrowiem, ekologią i świadomym życiem. A dzisiaj pogadamy o roślinach. Niedawno stałam się posiadaczką, a raczej mówię na to przybraną mamą całkiem sporej kolekcji roślin i przyznam szczerze, że z pobudek trochę egoistycznych postanowiłam poświęcić temu zagadnieniu cały odcinek podcastu. Trochę się śmieję, bo uważam, że coraz więcej osób chciałoby mieć rośliny, a nadal, przynajmniej ja tak mam, obawiamy się tego, że nie będziemy w stanie dobrze o nie zadbać. Dlatego przychodzę na ratunek i postanowiłam zaprosić do siebie moją osobistą, ulubioną ekspertkę w temacie, czyli Dagmarę Malacę, którą Wy, słuchacze starzy, możecie kojarzyć, ponieważ jeden z pierwszych odcinków podcastu był właśnie wywiadem z Dagmarą, ponieważ Dagmara jest założycielką marki Forest, o której ja też mówiłam wielokrotnie. Forest to w dużym skrócie połączenie kwiaciarni ze sklepem z ceramiką do niedawna jeszcze kawiarni, w której byłam wielokrotnie i mam nadzieję, że ona jeszcze kiedyś wróci. I właśnie w tym odcinku, który Wam oczywiście podlinkuję, Dagmara opowiada swoją historię rozwoju marki. Także bardzo inspirujący odcinek dla osób, które chcą może stawiać pierwsze kroki z własnym biznesem i chcą wypuścić swoje produkty, zarówno stacjonarnie, jak i online. Sądzę, że to nadal jest aktualne źródło informacji, pomimo że minęły ponad 2 lata. Ten czas bardzo szybko płynie. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, tak jak powiedziałam, mówimy o roślinach. To jest trochę taka baza wiedzy dla osób, które chcą zacząć. Także mówimy o tym, dlaczego w ogóle fajnie jest mieć rośliny w swoim otoczeniu, w naszych domach i jak podejść do tematu, czyli jak przygotować swoją przestrzeń. Dowiemy się, jak podlewać, jak nasłoneczniać, jak je przesadzać, kiedy, gdzie. I Dagmara też podpowie nam, w jakie rośliny warto inwestować na początku oraz podrzuci mnóstwo praktycznych trików. Także bardzo było mi miło przepytać Dagmarę, bo ja wyniosłam z tego odcinka bardzo dużo. Teraz jestem o wiele bardziej spokojna, że moje rośliny przeżyją, bo nie jest to aż tak trudne, jak może się nam wydawać. Także mam nadzieję, że nawet osoby wtajemniczone, które mają rośliny u siebie, wyniosą coś ciekawego z tego odcinka. A ja zanim Wam go puszczę, chciałam tylko dodać, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu online karolinasobańska.com/sklep i zakupienia produktów elektronicznych, które napisałam. Pierwszy z nich to jest foodbook, czyli mój e-book z prostymi, zdrowymi, roślinnymi przepisami. Foodbook, czyli co gotuję każdego dnia. I drugi e-book to holistyczne pozdrowienia, moja historia i filozofia zdrowego stylu życia, czyli takie moje filary zdrowia i kwestie, o które moim zdaniem warto zadbać, jeśli chcemy żyć zdrowo i dobrze. Bez przedłużania, wszystko Wam podlinkowałam, a teraz odsyłam Was do naszej rozmowy z Dagmarą. Cześć Daga. Cześć. Strasznie jest mi miło Cię gościć, bo jesteś tutaj po raz drugi, ale po tak długiej przerwie, bo ponad 2 lata temu spotkałyśmy się tutaj. To jest w ogóle bardzo lubiany odcinek i wszystkich do niego odsyłam. Ale zresztą znasz tę historię, ale dodam, że ostatnio stałam się posiadaczką całkiem niezłej kolekcji roślin. Zaadoptowałam je i szukałam ekspertów w tym temacie i nagle miałam właśnie moment oświecenia, bo przecież ja już znam eksperta. No i wtedy do Ciebie napisałam i na szczęście udało nam się tutaj to pięknie zgrać i wierzę, że dzisiaj tutaj opowiesz nam co nieco o tym, jak te domowe rośliny ogarnąć. Więc ja po prostu zacznę od początku. Dlaczego warto mieć w domu rośliny? Bo nie ulega wątpliwości, że jest boom na roślinki. Może też powiedz z Twojego doświadczenia ostatnich miesięcy, bo myślę, że to, co się działo, też miało duży wpływ na ten zwiększony popyt. Więc czy rzeczywiście ludzie polubili bardziej rośliny i dlaczego warto je mieć? To może od początku, ja też bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Od tego czasu rzeczywiście wiele się zmieniło. No i też firma troszeczkę się rozrosła, no bo wcześniej rozmawiałyśmy głównie o porcelanie, teraz będziemy rozmawiać o roślinach, więc to idealny dowód na to, że coś zaczęło się u nas jeszcze dziać. I tak, rzeczywiście mam wrażenie, że ostatnie pół roku
To taki przełomowy moment dla nas wszystkich, bo odkąd zmagamy się z pandemią, czyli powiedzmy, że od końca marca, no nasze życie odwróciło się do góry nogami i zamknięto nas w domach, tak w cudzysłowie powiem, w momencie, kiedy rozpoczynała się u nas kalendarzowa wiosna i my byliśmy spragnieni zieleni. Wszystko budziło się do życia, a my musieliśmy siedzieć w mieszkaniach, więc... W betonie. Tak, tak. Pragnęliśmy soczystej, świeżej trawy, pięknych nowych liści i zauważyłam, że faktycznie te zainteresowania roślinami zwiększyło się. Przepraszam, muszę się rozkręcić troszkę. Ale tak, zaczęła te rośliny gdzieś tam coraz częściej się zaczęły pojawiać w internecie. My pragnęliśmy po prostu zieleni. I w zasadzie to jest normalna sprawa, bo jak sobie tak pomyślę, gdzie najlepiej człowiek się relaksuje, no to właśnie w lesie, na łonie natury, na łące, gdzieś nad jeziorami. Ewentualnie pod palmami. No, jeśli mamy takie możliwości, to jak najbardziej. No i chyba po prostu chcieliśmy zazielenić swoje mieszkania. To nam bardzo pomogło. Rośliny dają też takie... poczucie relaksu. Na pewno lepiej odnajdujemy się w takiej przestrzeni, lepiej nam się pracuje. Powietrze też oczywiście jest zupełnie inaczej filtrowane, chociaż z tym akurat bym uważała, bo naprawdę musimy mieć sporo roślin w pomieszczeniu, w domu, żeby zauważyć tą zmianę komfortu powietrza. Ale tak, samo poczucie, że jest zieleń, że coś żyje, bo to jest oczywiście żywy organizm, to jest kapitalna sprawa. Też wydaje mi się, że wchodzi taki czynnik, z którym się spotkałam, że my lubimy mieć coś, czym się opiekujemy. I jeżeli na przykład nie mamy zwierzaka albo nie chcemy mieć zwierzaka, to często mamy tak, że to roślinka staje się takim naszym dzieckiem i dlatego też powiedziałam, że stałam się przybraną mamą roślin. Jakby sama zupełnie nieświadomie użyłam tego stwierdzenia i przez to, że jesteśmy potrzebni, to daje nam takie poczucie, że zrobiliśmy dzisiaj coś dobrego. Zrobiliśmy coś dla może nie kogoś, ale dla jakiegoś innego żyjątka i mam wrażenie, że to też tworzy taką piękną relację, no nie? Też jakby, nie wiem, ja się na tym tak dobrze nie znam, bo też nie mam doświadczenia, ale czy ty czujesz na przykład właśnie relacje z roślinami? Że masz te swoje domowe i one, nie wiem, mają imiona i traktujesz je tak bardziej emocjonalnie? Ja swoich roślin nie nazywam, ale rzeczywiście spotkałam się wielokrotnie z tym, że klienci tak robią i to jest przeurocze. Tak jest, tak jak mówisz, że my się kimś opiekujemy, kimś czymś. Widzimy kolejne nowe listki, widzimy, że coś im dolega, doskwiera, że mają za mało światła, za dużo wody. Jest jakaś reakcja. I to jest super sprawa. No rzeczywiście czasem nas to też wprawia w jakieś zakłopotanie, no bo nie wiemy, co jest nie tak, a widzimy, że końcówki liści stają się suche, czy właśnie jakiś liść odpada i nas to też stresuje, ale jednak jest ten czynnik takiej opieki i to jest super sprawa, tak. Ale to jest śmieszne, bo to jest trochę mniejsza presja, nie? Jakby czy przy dzieciach, czy przy zwierzakach, to jednak jakby więcej jest tutaj na szali i oczywiście jest nam przykro, jak nam się posypie kwiatek, ale myślę, że to jest taki dobry pierwszy krok, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zadbać o coś innego niż my sami. Oczywiście trochę tutaj się śmieję, ale myślisz, że są jakieś takie przeciwwskazania dla osób, które chciałyby mieć rośliny? Jakby od czego, może zanim powiemy, od czego warto zacząć, to czy jakby każdy może zacząć swoją przygodę z roślinami? Myślę, że tak, jak najbardziej. I tutaj naprawdę nie ma się co zrażać, jeżeli za pierwszym, drugim, trzecim razem... umrze nam kaktus. Dokładnie. Nawet najlepsi ogrodnicy mają na swoim koncie niepowodzenia. I to jest normalne. Natomiast, no właśnie, nie warto się zrażać. Myślę, że jedyne, czego potrzebujemy, to światła i od tego bardzo dużo zależy, ile w danym pomieszczeniu jest światła oraz naszej determinacji i zaangażowania i ile jesteśmy w stanie
tutaj dać tej roślinie od siebie. I tutaj trzeba być ze sobą w zupełności szczerym. Tutaj nie ma co jakoś się podchodzić do tego zbyt ambitnie, albo wręcz przeciwnie. Że jest modne, to sobie kupię orać. I będzie stać. Dokładnie. Tylko zapytać siebie samego, ile jesteśmy w stanie czasu poświęcić tej roślinie. Czy to jest raz w tygodniu możemy ją podlać, czy raz na 2 tygodnie. I każda z tych odpowiedzi jest ok. Ja to w żaden sposób nie oceniam. Też najczęściej jest tak, że szczególnie na samym początku jesteśmy właśnie ogarnięci tą ekscytacją, przynosimy nową roślinę i wręcz chcielibyśmy ją podlewać co drugi dzień, doglądać, patrzeć, czy wszystko psikać. Z nią jest ok. Jesteśmy tacy nadgorliwi. I to też jest ok, to też jest naturalne. Więc tutaj po prostu musimy szczerze sobie odpowiedzieć na pytanie, ile jesteśmy w stanie dać roślinie. I powinniśmy skonfrontować to też z ilością światła, ile mamy w mieszkaniu. Ważne jest, żeby na samym początku zastanowić się, na jaką stronę świata skierowane jest pomieszczenie. Super by było, gdybyśmy też wiedzieli, gdzie docelowo roślina ma stać. Czy to będzie na parapecie, czy oddalone o metr, dwa, może gdzieś jakiś ciemny kąt. To też jest ok, tylko warto mieć to po prostu na uwadze. I wtedy różne gatunki będą potrzebowały być bliżej światła i dalej, tak? I mamy decydować jakby, jaki kwiat tutaj stanie, na przykład przez pryzmat tego, że jest tutaj więcej cienia, więc fajnie by było, gdyby to był wspomniany wcześniej kaktus. Nie wiem, w ogóle wiesz, strzelam. Tak, dokładnie. To znaczy, no musimy mieć to na uwadze. Akurat kaktus w cieniu nie bardzo, ale jest mnóstwo innych roślin, które sobie poradzą w cieniu. Mogę tutaj już rzucać nazwami. Rzucaj przykładami. Tak? Pewnie. Okej, no to Aspidistra, Scindapsus, on z kolei jest taki wiszący, więc jeśli wolimy pnącza, no to też będzie fajnym rozwiązaniem. Asplenium. Zielistki, które bardzo dobrze znamy u naszych babci, zazwyczaj rosły, ale może gdzieś nam już się opatrzyły. Co my tam jeszcze mamy? Na przykład fikusy też lubią rozproszone światło, ale tu już musimy uważać. Tutaj nie możemy ich postawić w półcieniu czy cieniu. Na pewno Sansevieria. To też w ogóle to jest jedyna roślina, oczywiście w różnych odmianach występuje, która potrafi się dostosować do warunków, jakie jej zapewnimy. Wspaniała. Tak. Świetnie rośnie w mocno nasłonecznionym mieszkaniu. Poradzi sobie ze światłem rozproszonym i też z półcieniem. Rewelacja, naprawdę. Tylko też niewielu osobom się podoba, bo ona jest charakterystyczna, ma takie szpady zamiast liści, takie długie, wysokie. Potrafi rosnąć nawet do 1,5 metra. Ale no właśnie, jest niewymagająca, więc... Czyli to jest taka dobra roślina na start? Tak, jak najbardziej. A są jeszcze takie inne, mało wymagające, które byś polecała w ogóle dla początkujących? Ja bym się głównie skupiła wtedy nad roślinami, które są wiszące albo pnące, bo takie rośliny rosną szybko, więc widzimy ten postęp, każdy nowy listek. One też są takie komunikatywne, na przykład właśnie wcześniej wspomniany Scindapsus, gdy ma za mało wody, to liście zwija mu się do środka, więc od razu widzimy, że okej, no to szklaneczka wody mu się należy. Ważne, żebyśmy byli też, albo epipremium, jeszcze wracając, jakie rośliny na początek, bo tak mam wiele tematów, które chcę poruszyć. Z wiszących na pewno jeszcze Cereopegia, to jest taka oryginalna, ale często widywana roślina. Ma takie długie żyłki z malutkimi liśćmi w kształcie serc. To jest sukulent, więc on lubi mocniejsze światło, ale z kolei rzadko podlewamy, więc tutaj to może się okazać dla nas odpowiednim rozwiązaniem. Ważne, żeby się skupić na tych dwóch rzeczach, czyli najpierw jakie mamy światło, czym dysponujemy, a druga sprawa no to ile możemy dać od siebie roślinie. I tutaj też
Może się zdarzyć tak, że dla kogoś na początku będą lepsze kaktusy, dla kogoś innego, które są właśnie niby mało wymagające, bo rzadko podlewamy, lubią dużo wody, ale inni chcą się opiekować tą rośliną, więc chcą ją podlewać powiedzmy co drugi, trzeci dzień. Takie są oziębłe te kaktusy. No właśnie. W komunikacji. I też bardzo wolno rosną, więc komuś może się wydawać, że o, to nie kaktus, a rzeźba, która sobie stoi. Więc tutaj trzeba zapytać siebie, w jakim kierunku chcemy podążać i wtedy z taką wiedzą albo sami szukamy roślin w internecie, który teraz jest przepełniony roślinami i to jest kapitalna sprawa, albo w kwiaciarniach, albo oczywiście w jakichś sklepach większych budowlanych. Natomiast tutaj warto też zastanowić się nad tym, czy my mamy już jakąś wiedzę i z nią możemy szukać konkretnej rośliny, czy bardziej stawiamy na to, że wolimy iść do powiedzmy mniejszej kwiaciarni i liczyć na to, że sprzedawca nam doradzi coś konkretnego. Oczywiście ja tutaj też polecam te sklepy budowlane, bo w nich można niejednokrotnie znaleźć w dużo lepszych cenach też fajne rośliny, ale uważajmy na ziemię, czy tam nic w niej nie lata, bo to potrafi być niefajne. Potrafimy przynieść wtedy insekty do domu i zakażyć inne rośliny po prostu. Ale to jest cenne, że o tym mówisz, bo nie przyszło mi do głowy, żeby to sprawdzić. Ale wiesz co, tak uśmiecham się, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Zaczęłam teraz czytać, a w zasadzie słuchać takiej książki Sekretne życie drzew. I jak powiedziałaś właśnie, że te rośliny są komunikatywne, to pomyślałam sobie, o, to jest coś, o czym teraz się dowiaduję, bo rzeczywiście łatwiej jest nam chyba obcować z taką rośliną, która nam mówi, czego potrzebuje, aniżeli taką, przy której trzeba zgadywać, ale zakładam, że też jest to do zrobienia, bo wystarczy sprawdzić, tak, jak należy o te rośliny dbać. Tak, myślę, że to wszystko jest kwestia doświadczenia, bo oczywiście są takie stałe symptomy, o których coś świadczy, czyli że na przykład końcówki liści, gdy są suche, no to najprawdopodobniej jest zbyt suche powietrze, ta roślina ma za mało wody. Jeśli z kolei są w całości żółte liście, no to najprawdopodobniej przelaliśmy tą roślinę. I tutaj też taki mały off-top, lepiej przesuszyć roślinę niż ją przelać. W momencie, kiedy przelejemy roślinę, no to bardzo rzadko można ją uratować. Wtedy trzeba wymienić ziemię, sprawdzić się, w jakiej kondycji są korzenie. Natomiast w momencie, kiedy przesuszyliśmy tą roślinę, no to podlejemy ją i ona rzeczywiście, te liście już nie będą takie atrakcyjne, ale zaraz odżyje. Więc tak, suche końcówki, żółte liście. Tak rozglądam się dookoła, no tak, bo po tym arsenale inne rośliny, więc coś może mi jeszcze innego przyjdzie do głowy, ale teraz akurat nie. Natomiast tak, oczywiście te symptomy można sprawdzać w internecie, w książkach i na różnych forach też internetowych. Polecam wszystkie grupy na Facebookach. W ogóle ludzie, którzy mają rośliny w domach i którzy kochają rośliny. Zajawkowicze. Tak. To są tak fantastyczni ludzie. Tacy otwarci. Potrafią w kółko wałkować jeden i ten sam temat. Powtarzać, co należy zrobić z daną rośliną. Także nie bójmy się wchodzić na takie grupy i pytać. To super, że jakby społeczność jest taka pomocna. Tak. To mi się trochę kojarzy w ogóle z gotowaniem. Przecież to jest tak samo. Dostajemy czasami pytanie, o jak przygotowałaś to danie, skąd wiedziałaś ile wody albo ile doprawić? No to jest doświadczenie. Już po jakimś czasie pani lub pan, który piecze ciasto, wie jaka konsystencja będzie odpowiednia. Ja jeszcze nie doszłam do tego etapu w pieczeniu ciast. Ale myślę, że to jest tak samo właśnie z roślinami, że patrzymy na ziemię i wiemy, że ona jest na przykład zbyt wilgotna, bo ja na przykład nie umiałabym stwierdzić, czy listki są zbyt suche, ale po takiej dłuższej obserwacji i obcowaniu z taką roślinką myślę, że to jest wszystko do wypracowania. Ale jeszcze bym wróciła na chwilę do takich podstaw, czyli na przykład podlewanie. Czy są jakieś takie ogólne zasady podlewania, czy to jest absolutnie indywidualna kwestia do każdej rośliny? To znaczy tak, na początku oczywiście trzeba się zaznajomić z tym, jaką mamy roślinę i jak często ją należy podlewać. Kaktusy oczywiście dużo rzadziej,
Zazwyczaj rośliny podlewamy raz w tygodniu, ale to też trzeba zaobserwować. Natomiast my w kwiaciarni mamy przeróżne rośliny. Takie właśnie, które potrzebują częściej podlewania i takie, które dużo rzadziej. I nam sprawdza się jeden super sposób. Do niego potrzebne są osłonki, nie doniczki, tylko osłonki. Nie mówię to dlatego, że sprzedajemy też osłonki, ale po prostu widzę z doświadczenia, że one się super sprawdzają. Osłonka od doniczki jeszcze różni się tym, że doniczka ma dziurkę od spodu i odpływ i podstawkę najczęściej. Natomiast osłonka, no to jest taka dekoracyjna woda, którą tam wlejemy, pozostaje. Taka misa. Dokładnie, dokładnie. I ten sposób polega na tym, że podnosimy roślinę w tej plastikowej osłonce, w której najczęściej kupujemy roślinę, wlewamy wodę do środka, do osłonki, wkładamy z powrotem roślinę i tak zostawiamy ją na całą noc. Rano wylewamy nadmiar i w ten sposób roślina od korzeni pije wody tyle, ile potrzebuje. Nie za dużo, nie za mało. My później też widzimy, czy coś zostało, czy wręcz przeciwnie, wypiła wszystko, więc uczymy się też tego, ile ta roślina potrzebuje wody i najczęściej takie rytuały, powiedzmy, powinniśmy powtarzać raz w tygodniu, natomiast tu też trzeba obserwować. Nie bójmy się wkładać palucha, ale dosłownie całego palucha do ziemi i sprawdzać, czy ta ziemia jest wilgotna, czy też nie. A powinna być po podlaniu wilgotna. Dokładnie, okay. Jak najbardziej. Natomiast podlewamy następnym razem w momencie, kiedy ona rzeczywiście jest sucha. Kiedy jest mokra, zostawmy, dajmy czas, nie bądźmy tak nadgorliwi. Powiem Ci, że nie miałam o tym pojęcia, a też mam różne doniczki tutaj z tego, co widzę. Niektóre, niektóre. I wtedy po prostu ona pochłania całą wodę i nie dajemy jej zdecydować, czy to wystarczy, tylko ona tak długo ciągnie, aż ta woda zostanie całkowicie wchłonięta, więc może się przez to... Co się może stać? Będzie za mokro, czyli ona zgnije? Trochę tak, to znaczy no, roślina sobie pije tyle, ile da radę. Oczywiście przez tydzień ta woda nie będzie stała, bo ona wyparuje jeszcze teraz, jak mamy włączone grzejniki. Natomiast chodzi o to, że część wody może być wchłonięta przez materiał, z jakiego wykonana jest doniczka, czyli na przykład terakota czy beton. Jeśli jest plastik, no to jeszcze też nie do końca fajna sprawa, no bo ta woda rzeczywiście stoi i, no i czeka, aż albo roślina ją wchłonie, albo wyparuje. Natomiast w momencie, kiedy my mamy osłonkę, mamy nad tym większą kontrolę. Ekstra patent. Powiedz mi, słyszałam o czymś takim jak psikanie roślin. To tak trzeba robić? To jest też fajna sprawa. Mam taki ubaw z moich pytań, bo jestem tak zielona dosłownie w temacie, że zadaję Ci po prostu autentycznie pytania, które mnie nurtują, bo niejednokrotnie widziałam, jak ludzie psikają rośliny i ja nie wiem, czy to jest taki codzienny zabieg kosmetyczny, czy to jest podlewanie, czy to jest dodatkowa czynność. Nie ma głupich pytań, jeśli chodzi o rośliny. No spokojnie. Zresztą w ogóle nie ma głupich pytań. Tak, zdarza się, że należy zraszać rośliny, tak najczęściej o tym mówimy. Ważne natomiast, żeby zraszać je takim spryskiwaczem, który niekoniecznie jest może przeznaczony do prasowania ubrań, bo czasem są takie pomocne, tylko jednak, żeby on był stricte do roślin, ponieważ wtedy ta chmurka jest dużo drobniejsza i te krople są mniejsze. Czyli taka mgiełka. Tak, dokładnie. Tak. Powinno się zraszać rośliny, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniu spada poniżej 40%. Możemy to sprawdzać. Są takie właśnie wilgociomierze. Prawie że. Ale jest takie urządzenia do pomiaru wilgoci. One nam wskazują, jaka jest zawartość procentowa powietrza w pomieszczeniu. I wtedy spryskujemy. Nie wszystkie rośliny spryskujemy. Na pewno nie spryskujemy kaktusów, sukulentów. One absolutnie tego nie lubią. I nie spryskujemy też roślin, które mają jakiś delikatny meszek na liściach, jakieś włoski, bo najczęściej ta woda właśnie na nich osiada i to sprzyja rozwojowi jakichś grzybów, więc tego nie chcemy. I zazwyczaj nie robimy tego w
kamienicach, powiedzmy, ponieważ tam jest dużo większa wilgotność powietrza. Natomiast w blokach często trzeba zraszać rośliny, ale to nie jest reguła. Mhm. Ważne, żeby sobie to sprawdzić. Natomiast myślę, że to jest kolejny etap. Na samym początku wystarczy samo podlewanie i dobre stanowisko. To jeszcze nie wiem, czy to też jest kolejny etap, ale też słyszałam o tym, że odkurzamy i przecieramy nasze rośliny. To trzeba to robić regularnie? Trzeba to robić w momencie, kiedy widzimy, że jest na nich kurz. I to ma to sens. Po prostu. Jedni robią to częściej, inni rzadziej. Też jedni mieszkają w centrum miasta, inni mieszkają, gdzie więcej się kurzy. Inni mieszkają gdzieś na wsi pod miastem i wtedy nie jest ten problem tak duży. Natomiast tak, najczęściej powinniśmy myć liście wodą z delikatnym mydłem. Może być to zwykłe szare mydło. Albo po prostu kropelką płynu do naczyń. To w zupełności wystarcza. Można też niektóre nabłyszczać skórką od banana. Tak. Rozumiem, że tą wewnętrzną stronę. Dokładnie. Więc ona tak delikatnie nabłyszcza. Taka pasta. Tak, dokładnie. Fajnie działa. Wiesz co, nie wiem, czy mam jeszcze jakieś inne nurtujące pytania kosmetyczne, ale rzecz, która mnie zawsze zastanawiała, bo ja jestem jedną z tych osób, która zabiła kaktusy, a raczej zignorowała kwestię pielęgnowania ich, a teraz wiem, co poszło nie tak. Ja ich niestety postawiłam przy oknie, więc one po prostu uschły. Były smutne. W każdym razie pamiętam, że czytałam kiedyś o tym, że je należy przesadzić na wiosnę. I tak miały wiosny całego mojego życia i nigdy ich nie przesadziłam. Więc jak to jest z tym przesadzaniem roślin? Czy trzeba odświeżać im tę glebę i jak często? Jeśli przesadzamy roślinę, to głównie na wiosnę. Na pewno nie robimy tego już teraz, w tym okresie jesienno-zimowym. Teraz w ogóle rośliny przechodzą w stan wegetacji. One sobie idą spać i to jest zupełnie normalne, że przestają rosnąć, że należy je dać bardziej do słońca, odsunąć od kaloryferów. Natomiast jeśli chodzi o przesadzanie, to ważne, żeby dobrać odpowiednią ziemię, czyli do kaktusów i sukulentów, albo do roślin zielonych, palm. Nie ma co się rozdrabniać, natomiast no, oczywiście są specjalistyczne ziemie, na przykład do strelicji jest ziemia śródziemnomorska, więc oczywiście można się w to wgłębić i dobrać idealną. Natomiast to głównie chodzi o te składniki odżywcze i o przepuszczalność tej gleby, bo kaktusy i sukulenty nie lubią zbitej ziemi. Wolą, gdy ta woda sobie spłynie i one znowu mają sucho, czy tam względnie sucho. Więc na to musimy zwracać uwagę. Ważne, żeby przesadzać rośliny powiedzmy w okolicach marca, kwietnia, maja. Mamy dużo czasu na przygotowanie. To spokojnie, tak. No właśnie, jeśli przesadzamy do doniczki czy do osłonki, chociaż nie jestem tutaj zwolennikiem przesadzania do osłonek. Wolałabym, żeby jednak te rośliny pozostały w tych plastikowych swoich i wtedy do dekoracyjnej. Natomiast są oczywiście takie gadżety jak keramzyt, który wysypujemy na spód doniczki, on wtedy pochłania nadmiar wody i korzenie wtedy nie stoją w wodzie, tylko po prostu ta woda jest w keramzycie. Jest coś takiego jak perlit, to z kolei nam troszkę rozluźnia glebę. I to też warto mieć. Natomiast ważne też, żeby umyć zawsze tylko osłonkę czy doniczkę, żeby tam żadne insekty czy pleśń nam się nie zagnieździła. I to chyba tyle. Ale wiesz co, czy my przesadzamy do tej samej doniczki, czy jak wraz ze wzrostem naszego kwiatka my też kupujemy nowe, większe?
Tak, zazwyczaj przesadzamy do większej, oczywiście jeśli roślinka nam rośnie, natomiast też nie możemy z tym przesadzać, z przesadzaniem nie możemy przesadzać. Zazwyczaj przesadzamy rośliny do osłonki większej o 2 cm, jeśli chodzi o średnicę. I to jest tak optymalnie, bo gdy przesadzimy do zbyt dużej, bo stwierdzimy, że nie chcemy jej przesadzać przez najbliższe 5 lat, no to ona wtedy może się zestresować i przestać nam rosnąć, bo czuje, że ma zbyt dużo wolnej przestrzeni i nie wie, co wtedy się dzieje, więc z tym też musimy uważać. A to jest fascynujące, powiem Ci. A czy jakoś staramy się glebę bardziej użyźnić? Czy warto dodawać jakieś substancje dodatkowe? Są oczywiście nawozy do roślin i warto też je stosować. Najczęściej stosujemy je w tym okresie wiosenno-letnim. Teraz już przestajemy nawozić rośliny. I tutaj też oczywiście nawozy są przeróżne. Są biohumusy bardziej organiczne. To jest hit, to nazwa. Ja się z tym spotkałam parę tygodni temu i właśnie moja mama, to jest dygresja kompletna, ale właśnie mówię, mamo, czemu to jest humus? Mówi, słuchaj, jak ja byłam dzieckiem, no to moja mama, czyli moja babcia, kupowała humus do roślin. Nie było tylko humusu z falafelem, tylko był humus użyźniaczny. Dokładnie, więc sama natura i to jest od dawien dawna znane. I polecam właśnie takie naturalne nawozy. Są różne florowity, też bardzo polecane. Je już najczęściej rozrzedzamy, bo są po prostu koncentratami. Przeszłabym, słuchaj, do takich praktycznych rzeczy, a raczej rzeczy, których na przykład warto nie robić. Czy są na przykład jakieś rośliny, które siebie wzajemnie wykluczają? Takie jakieś podstawowe zasady, że tej nie stawiamy koło drugiej. Albo w pokoju, w którym śpimy, nie możemy mieć takiej rośliny, albo jakieś inne wskazania mieć. Lub przeciwwskazania. Tak. To znaczy tak, jeśli chodzi o stawianie roślin obok siebie, no to nie, one raczej nie zabierają sobie energii, czy też powietrza, no bo tak. Same produkują powietrze. Natomiast faktycznie są rośliny, które produkują tlen w nocy i więc spytałaś o sypialnię, więc od razu o nich pomyślałam. No i to są sansewerie, zielistki, skrzydłokwiaty, które wiem, że miałaś, tak, skrzydłokwiata. Nadal mam, żyję. Tak? Ale nie mogę go tutaj, jest w Łodzi, okay. Przeżył ostatnie miesiące, także... Jest dobrze. Brawo, bardzo dobrze. Więc tak, są takie rośliny, ale oczywiście one charakteryzują się odwróconą fotosyntezą i to jest ta ich magiczna moc. I faktycznie warto je mieć w sypialni, no bo wtedy tam najczęściej przebywamy, ale czy to jest jakoś zauważalne? Niekoniecznie. Myślę, że to jest bardziej taki chwyt marketingowy. Okay. Ale tak, no fajnie o tym wiedzieć. Ale są takie rośliny, których na przykład nie powinno się mieć w sypialni z jakiegoś powodu? Wiesz co, na przykład, czy nie powinno, choja jest taką rośliną, która gdy kwitnie, to intensywnie pachnie, szczególnie właśnie nocą. I to niektórym może przeszkadzać. Czy jakieś inne? Nic mi nie przychodzi do głowy. Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę na to, że niektóre rośliny są trujące i szczególnie powinniśmy o tym pamiętać, mając zwierzaki czy małe dzieci w domu. Natomiast tutaj też wiele zależy od naszego czworonoga, czy on się interesuje nowymi nabytkami, czy też nie. I to po prostu trzeba zaobserwować. Ale na pewno roślinami, które są bezpieczne dla zwierząt, są maranty, które pięknie, szybko rosną i w ogóle też mają taką fajną cechę, że one składają swoje liście do wnętrza na noc i rozkładają na dzień, więc tak fajnie falują. Są takie filmiki na Instagramie przyspieszone. Chciałam powiedzieć, że można by nagrać takiego timelapse'a. Tak. Albo na przykład... Myślę, jakie jeszcze są bezpieczne, ale właśnie cereopegie na pewno, przepiękne kalatee, które w ogóle to są jedne z moich ulubionych roślin,
One mają wiele odmian, natomiast każda z tych odmian jest wyjątkowa. Niektóre wyglądają jak malowane, niektóre z kolei właśnie mają te charakterystyczne meszki na liściach. Warto wpisać sobie Calathea w internet teraz, jak ktoś tutaj ma taką możliwość, i zobaczyć mnogość tych odmian. I one są bezpieczne dla zwierzaków. Więc tak, bardziej pod tym kątem bym patrzyła. Wspomniałaś o moim skrzydłokwiacie. Ja spotkałam się z takim chyba komentarzem, że on właśnie może być szkodliwy dla mojego psa. Wiesz co, no skrzydłokwiaty rzeczywiście nie do końca są polecane, gdy ma się zwierzaki czy też małe dzieci. Nie do końca pamiętam, co tam jest szkodliwego, ale często jest tak, że rośliny, wydaje mi się, że nie skrzydłokwiaty, wypuszczają taki sok na końcu liści. Na przykład alokazje tak mają, że gdy zmienia się też pogoda i zbliża się deszcz, to z liści na końcówkach kapią właśnie trujące soki i na to trzeba uważać. Albo Diefenbachie też są przepiękne, mają piękne liście, no ale one też są silnie trujące. No to najbezpieczniej to wszystko po prostu sprawdzać. Tak, dokładnie. Ze skrzydłokwiatem jest tak, że ja kupiłam go, dlatego że słyszałam, że jest prosty w obsłudze, choć miałam z nim różne momenty, kiedy na przykład nie było mnie w domu i przez miesiąc nikt go nie podlewał i on tak bardzo smętnie opadł, ale powstał, więc super, super sprawa, polecam. Ale też mówi się, że one oczyszczają powietrze. I jakby, jak to działa? Jakby, które rośliny warto mieć, żeby one to powietrze... Czy wszystkie rośliny oczyszczają powietrze, czy są takie, które bardziej je, nie wiem, filtrują? To znaczy, to też jest taki głośny temat, bo... Dlatego pytam, że to są podzielone zdania. Same gorące topiki. Bo to jest tak, że temat oczyszczających roślin, oczyszczających powietrze, pojawił się w momencie, kiedy temat smogu był taki głośny. I rzeczywiście to jest tak, że rośliny produkują nam tlen, natomiast czy oczyszczają powietrze? No w minimalnym stopniu tak, natomiast znowu tutaj powiem, że musimy mieć w domu ich naprawdę sporo, żebyśmy to w jakikolwiek sposób odczuli. Są rośliny, które produkują tego tlenu troszkę więcej niż pozostałe. Natomiast no, one nam nie oczyszczą powietrza ze smogu, tym bardziej, że to są zbyt duże drobinki, żeby mogły nam to powietrze oczyścić. Są takie rośliny, które były badane przez NASA, z tego co pamiętam, właśnie to było chyba z 3 lata temu, i które pobierały może jakieś te właśnie drobinki, jedne mniej, inne bardziej. I to była dracena, to był bluszcz, właśnie skrzydłokwiat wcześniej wspomniany, sansevieria, ficus beniamin, zielistka, więc było tego troszkę. Natomiast to jest tylko część roślin. Są też inne, które po prostu produkują tlen. I myślę, że tu nie ma co się skupiać na jednych, tylko po prostu fajniej jest je mieć w mieszkaniu, jakiekolwiek, bo one dobrze na nas wpływają. I to wszystko. To powiedz mi teraz, jakie są Twoje ulubione rośliny? O Jezus, nie, no nie robi się, Karolina, takich rzeczy, nie zadaje się takich pytań. Nie potrafię wskazać. To znaczy, ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć dużą roślinę w mieszkaniu, drzewo wręcz. I gdy właśnie zamknięto nas w domach, no to ja powiedziałam, nie, dobra, to już jest czas, ja chcę mieć dużą roślinę. I no i rzeczywiście kupiłam takiego dwumetrowego fikusa. Wow. Tak, elastikę. On ma ciemne liście. To jest ta odmiana tutaj w szarej doniczce. Niestety za... Niestety wasza strata, tego nie widać. Tak. Bardzo nam przykro, ale na innych podcastach był obiektyw w drugą stronę, tak, więc tak, sobie rzucić okiem. Mogą zerknąć. No i on w naturalnym środowisku, to jest taka roślina bardziej śródziemnomorska, rośnie w Hiszpanii. Właśnie w formie drzewa na przykład. I tak, no ona skradła moje serce. W ogóle ja teraz bardzo lubię rośliny o ciemnych liściach.
czyli na przykład Polyscypias, on też ma takie okrągłe, ciemne liście i rośnie na grubym pniu, troszkę w formie bonsaja, ale jest dużo mniej wymagający niż bonsaj, polecam. Albo na przykład Philodendron Royo Congo, z kolei on bardzo wolno rośnie, to jest, ojejku. Ja mam z nim przyprawy, pokazuję na Instagramie na bieżąco, jak wychodzi kolejny liść i sama przeżywam dosłownie każdy nowy. No ale to jest na tyle powolna roślina, że można sobie to śledzić. Ale tak, lubię rośliny o ciemnych liściach, więc w sumie... To tak z drugiej strony, czy masz rośliny, których nie lubisz, albo takie, które są na przykład właśnie bardzo niewdzięczne w opiece? Też mi za bardzo nic nie przychodzi do głowy, tak na szybko, ale nie, dobra, zastanawiałam się chwilę i już wiem. Wszystkie paprotki. Wiedziałam, że ty powiesz, dobra. Nie wiem czemu, pomyślałam o paprotkach, że one, że to jest denna roślina. No tak nie w moim klimacie, one mają piękny pokrój, są takie okazałe, szczególnie te wielkie okazy, natomiast te klasyczne paprotki jeszcze okej, okay, ale wszystkie inne takie paprotkopodobne, one są niewdzięczne, bo one lubią bardzo dużą wilgotność powietrza. Okay. A z drugiej strony często mają te włoskie, o których wcześniej wspomniałyśmy, więc niekoniecznie lubią zraszanie. No i oczywiście można kombinować, stawiać je na mokrych kamykach, ta woda paruje i powinno być im dobrze. Natomiast no, najczęściej one świetnie sobie radzą w słojach, w akwariach. A ja raczej nie jestem miłośniczką takich rozwiązań. Czemu? Chyba mi się po prostu wizualnie nie podobają. To nie jest moja estetyka. I dlatego jakoś tak może nie potrafię się z nimi polubić. Ale... A powiedz mi, jakie są teraz w ogóle trendy w roślinach? Bo jakby ostatnie lata mam wrażenie, że upłynęły pod hasłem monstera. I już tak trochę do znudzenia ten temat był wałkowany. I w ogóle może zatrzymajmy się na chwilę. Jaki jest fenomen Monster? Ona też jest łatwa w obsłudze? Wiesz co, tak. Ona miała taki swój renesans. No to była roślina taka z PRL-u, gdzie była wszędzie. Też jest mało wymagająca. Ma okazałe liście, więc myślę, że o to głównie chodziło. Natomiast rzeczywiście ona już gdzieś tam odchodzi na bok. Teraz modne są liście, rośliny, które mają jakieś różowe liście, różowe łodygi, zabarwienia, albo te, które z kolei mają białe plamy. One tak są tak zwane, to są tak zwane odmiany variegata. Jest monstera variegata i też różne inne. I chyba to jest właśnie kwestia koloru, że teraz te różowe są takie modne. A kwiaty w ogóle? Trzyma się kwiaty w doniczkach? Mam wrażenie, że to jest trochę takie babciowe. I czekaj, jak to się nazywa? Jak się nazywają takie bardzo... No nie rododendrony, wiadomo. Co mogła mieć moja babcia na balkonie, słuchaj? Takie różowe pelargonie. Pelargonie, tak. Ale właśnie pytasz o kwiaty cięte, czy pytasz o rośliny, które kwitną? O rośliny, które kwitną. Okay. Tak. Bo cięte, no to wiadomo, zawsze są mile widziane. Ale niewiele tam można zdziałać. Mają jakiś ograniczony żywot. Cięte też bardzo lubię, ale jednak no, cięte wymienia się co jakiś czas. Nie każdy ma na to fundusz. Natomiast no, one wprowadzają też taki element świeżości, koloru. Też super sprawa. Natomiast wracając do roślin, które kwitną. Jeszcze raz, jakie było Twoje pytanie? Czy one... Czy w ogóle się... Czy to jest nadal powszechne, żeby mieć kwiaty w doniczkach, w domach? To jest kwestia indywidualna, czy ktoś lubi, czy nie. Ja osobiście nie lubię roślin, które kwitną, chyba że na balkonie, no to jak najbardziej. Ale tutaj też jestem dość wybredna. Ja bardzo lubię kwiaty w ogrodach, jeżówki, werbeny, takie, powiedziałabym, wiejskie rośliny, które były modne gdzieś tam właśnie w małych ogródkach na wsi. Je uwielbiam. Ale roślin kwitnących tak nie do końca.
Dobrze, Daga. W takim razie ja bym chciała tak trochę już na koniec zebrać tę wiedzę i zakładając, że jest więcej takich Karolin wśród słuchaczy. Jeżeli chciałabym mieć roślinę, to jaką warto kupić i co muszę jej zapewnić na start? Jak chcesz kupić roślinę, to najpierw zastanawiasz się, gdzie ją postawisz. Później obserwujesz, jakie ona będzie miała światło. Czy to będzie mocno nasłonecznione, jasne, ale takie rozproszone, czy bardziej półcieniste. A później myślisz nad tym, jak często będziesz się nią opiekować. I mając taką wiedzę, idziesz albo do kwiaciarni, albo odpalasz internet i szukasz takiej, która Cię zachwyci. Akurat jest tyle sklepów internetowych, które mają możliwość filtrowania rośliny, czyli wybierasz sobie, ok, moje stanowisko jest powiedzmy nasłonecznione, no i masz całą listę roślin, które świetnie się nadają. I są też filtry, że na przykład, no nie wiem, masz zwierzaka, więc dajesz haczyk, mam zwierzaka, więc tu już kolejne jakieś tam odpadają albo dochodzą. Więc powiedzmy, że w ten sposób sobie szukasz, albo oczywiście idziesz do jakiegoś sklepu budowlanego lub kwiaciarni i tam zdajesz się na pomoc sprzedawców. I mając taką roślinkę, działasz. Nie chcę teraz mówić o konkretnych nazwach roślin, no bo to jest kwestia indywidualna. Ich jest masa. Tak. Natomiast, no właśnie, powiedzmy sprzedawcy. już zgubiłam. Czy właśnie zależy nam na szybkim wzroście tej rośliny, czy niekoniecznie. Czy właśnie chcemy ją postawić i na nią patrzeć i nie chcemy się nią zbyt dużo zajmować. Po prostu bądźmy szczerzy tutaj i na pewno uda się coś fajnego dobrać. To jest takie bardzo pokrzepiające, nie? Że jakby dostosowując roślinę do swoich potrzeb, nie zrażając się, możemy dobrać sobie coś, na co będziemy mieć wystarczająco czasu, na co pozwoli nam nasze mieszkanie. Oczywiście. I w najgorszym wypadku, no, uśmiercimy ją, no to nic też się z tym nie stanie, naprawdę. Trzeba to się z tym skonfrontować, to się może zdarzyć. Tak, i nie bójmy się tego i to może się zdarzyć tak, że po prostu no coś się przypalęta, otworzyliśmy okno, nie wiem, coś wleciało i zostało z nami na dłużej. To nie musi być nasza wina i nie zrażajmy się tylko do tego, po prostu następnym razem będzie lepiej. I ważne też jest to, żeby obserwować swoje rośliny. No właśnie, chociażby przez to podlewanie, czy rano, gdy wylewamy wodę, jest tam co wylewać, czy wręcz przeciwnie, roślina wszystko wypiła. I też zastanówmy się, czy na przykład chcemy jakąś większą roślinę. O właśnie, to też jest w sumie ciekawostka, bo są też przepiękne peperomie, które polecam szczególnie na biurko. One są małe w pokroju, a mają ładne liście. Natomiast ważne, żeby podlewać je właśnie od korzeni, bo gdy podlewamy od góry, to one gniją. Więc to też jest fajny motyw z tym podlewaniem. O to zapomniałam Cię to zapytać właśnie. Mhm. Które od dołu, a które od góry? Generalnie bardzo ja bym polecała wszystkie od dołu. Okay. Jest sporo. Czyli odwrotnie niż robiłam od tej pory. Wiesz dlaczego? Bo chodzi o to, że wszystkie rośliny, których liście są blisko ziemi, które najczęściej są to drobne liście, czy właśnie sukulenty, gdzie są takie echeverie, one mają, wyglądają troszeczkę jak różyczki. One zajmują Ci całą tą osłonkę i Ty nawet nie widzisz, gdzie jest ta ziemia. I jak nalejesz do środka rośliny, to ona będzie gniła, no bo już ma nadmiar tej wody, magazynuje ją w liściach. Ona ją potrzebuje od korzeni. Więc polecam, to jest najłatwiejsza, najprostsza metoda od korzeni. Jeżeli masz zwykłego fikusa monstera, czy nie wiem, cokolwiek innego, no to oczywiście możesz podlewać od góry, bo widzisz tą ziemię i lejesz po ziemi, a nie po liściach. Ale żeby mieć problem z głowy, to na samym początku zdecydowanie od korzeni polecam. I co też jest ważne, im większa roślina, im większa bryła korzeniowa, tym ciężej uśmiercić roślinę. Ona ma już tak wytworzony swój tam system obronny, że nawet jak zapomniemy ją podlać, to ona sobie poradzi. O ile nie postawimy ją w jakimś ciemnym kącie w momencie, gdy ona potrzebuje dużo światła, albo nie postawimy jej na tak zwanej patelni południowej, gdy ona potrzebuje właśnie rozproszone światło,
no to ona sobie poradzi. I tak, to jeszcze chciałam powiedzieć. Więc nie bójmy się dużych roślin. To jest ciekawe, bo to jest paradoksalnie, myślimy sobie, że zaczynam, kupię małą roślinkę, a ta większa może nam przysporzyć mniej trudu i być dla nas bardziej wyrozumiała. Tak, dokładnie. Tylko ważne jest stanowisko wtedy. Oczywiście, no one są też droższe, ale... No tutaj. A co to znaczy, że ważne jest stanowisko? W sensie umiejscowienie względem słońca, okna i tak dalej. I nie przy kaloryferach i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Czyli jakby to, co też jest ważne na ten okres zimowy, to to, żeby nie stawiać przy kaloryferach, ale przy oknie, przy jak największej ilości światła. Tak, to jest... To często może być problematyczne. Dokładnie, tak. To jest, no dlatego właśnie najczęściej uśmiercamy rośliny jesienią, zimą. Luty to jest najgorszy miesiąc dla roślin. To jest taka ostatnia prosta i tak. Wtedy jednak parę już, zawodników odpada. Tak, już światełko w tunelu widzisz, już tam wiosna, już ptaszki wróciły. Ale no niestety czasem jest tak, że one nie wytrwają. No ale trudno, no nic się nie dzieje. Nie zrażajmy się. Tak. Przetrwamy tę zimę wszyscy razem. Powiedz mi na sam koniec, co tam słychać Forest? Co się wydarzyło przez ostatnie 2 lata i co możemy znaleźć teraz u Was? Oj, dużo się dzieje. Dużo się dzieje, bo jakiś czas temu miałyśmy kawiarnię, o której, w której byłaś niejednokrotnie. Natomiast nadal. Pamiętasz jeszcze ten smak kawy i tych ciast. Tak. No niestety, musiałyśmy zamknąć kawiarnię w lutym. Tam z różnych przyczyn nie chcę się teraz rozwodzić. No, bardzo nad tym ubolewamy. Natomiast później, pod koniec marca, wszyscy musieliśmy zamknąć nasze firmy, albo większość z nas. No i wtedy stwierdziłyśmy, że właśnie stawiamy na rośliny. Zaczęłyśmy też je wysyłać na całą Polskę. I to było dla nas właśnie takim światełkiem w tunelu. Natomiast tęsknimy za kawą, tęsknimy za ludźmi, za rozmowami i mamy nadzieję, że kawiarnia wróci. Prognozy mówią o tym, że wróci w marcu, w przyszłym roku. Natomiast no to jeszcze zobaczymy. Teraz głównie rośliny, porcelana i na tym się skupiamy. To nam daje motywację i chęć do działania. Ale czy też można do Was przyjść po radę na przykład? Oj, zawsze, oczywiście. Nie tylko przyjść, ale też napisać na Instagramie, czy maila, wiadomość. Ale oczywiście zachęcamy, bo najfajniejszy jest kontakt face to face. I też najłatwiej jest doradzić wtedy, jaką roślinę można zakupić. Ale jeśli coś się z nią dzieje i nie do końca wiecie co, to śmiało piszcie, zawsze. Jak sam powiedziałaś, ludzie ze świata roślin są mili, więc to tylko potwierdza tę teorię. Co ja mogę powiedzieć? Dziękuję Ci tak, Marysz, podzieliłaś się taką ilością wiedzy. No, dla mnie to było dużo nowości. Ja mam nadzieję, że osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z roślinkami, będą wiedziały, gdzie pójść dalej i właśnie zajrzą do Was na Instagram, a tam też macie dużo fajnych porad, więc warto najpierw sobie troszeczkę poczytać, zanim się uderzy z pytaniem, tak myślę. Ale tak. Oczywiście pytajcie i ja wszystko podlinkuję, także życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście dalej rośli. To po pierwsze, a po drugie, żeby wróciła kawa, żeby mogła w kolejne lato sobie popróbować, posmakować tutaj w Warszawie na Mokotowie. No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, to jest na Bielaka, tak? Tak, na Bielaka 8/10, przy Łazienkach Królewskich, przy Parku Morskie Oko, więc zapraszamy tych wszystkich spacerowiczów. I to ja dziękuję za to spotkanie. Jego było mi szalenie miło. Mam nadzieję, że ktoś coś wyciągnął z naszej rozmowy. I tak, oczywiście zapraszamy do nas i mam nadzieję, że niebawem również na kawę. Dzięki, Taka. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dagmara poprosiła mnie, żebym na końcu Wam powiedziała, że w okresie jesienno-zimowym to, co jest ważne, jeżeli zazwyczaj podlewacie swoje kwiaty raz na tydzień, to teraz warto podlewać je raz na 2 tygodnie, czyli podlewać je 2 razy rzadziej niż w
wcześniej. Także taki pro tip na koniec. Ja Wam przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7:00. Na YouTubie macie wersję wideo, a na Spotify i na iTunesie wersję audio. I jeżeli macie chwilę, będzie mi bardzo miło, jeśli wystawicie podcastowi recenzję na iTunesie, w aplikacji podcasty możecie dać podcastowi dowolną liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów komentarza. Bardzo mi to pomoże, to wspiera podcast i promuje go, sprawia, że trafia on do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie go zaobserwować, a na YouTubie oczywiście zostawić subskrypcję, polajkować dany odcinek i zostawić kilka słów komentarza, także dzielcie się proszę swoimi przemyśleniami i wrażeniami. To samo dotyczy mojego konta na Instagramie Karolina Sobańska Podcast. Każdy odcinek ma swój post i my sobie tam dyskutujemy i odsyłam Was też do mojego oficjalnego profilu, czyli Karolina Sobańska. A ja się z Wami żegnam i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć!